Cześć, dzisiaj do tego growata będę montował moduł Wi-Fi lub zegar czasowy. Dlaczego? O tym za chwilę. Dla przypomnienia opowiem Wam o mojej instalacji fotowoltaicznej. Dwa growaty pracują na jednej fazie i ładują za pomocą tego RBK bank energii. W przypadku, kiedy jest słońce, jeden growat jest podpięty do instalacji 3,5 kW peak. Ten będzie w granicach 5. Panele, które tu będę montować, przyjdą za 3-4 dni. Przeważnie zużywam na potrzeby tutaj własne warsztatu i garażu około 5 kW. No i dlatego ten drugi growat będzie pracował razem, będą oba razem pracować wtedy, kiedy tu będzie więcej urządzeń podpiętych właśnie do instalacji. Natomiast w nocy ja nie potrzebuję takiej dużej mocy, ale potrzebuję mieć napięcie do modułu Wi-Fi, do routera. No są pewne urządzenia, które muszą pracować 24 godziny na dobę. Ale by ograniczyć tą autokonsumpcję, to tak naprawdę jeden growat ja sobie spokojnie mogę odłączyć, tak by nie pobierał mi prądu z tego banku. Tak naprawdę ten growaty, z tego co wyczytałem, bardzo mało pobierają na autokonsumpcję. W granicach 30-35 W, no to wychodzi z noty katalogowej. Nie zawsze to, co w notach katalogowych, to jest prawda, dlatego że ten prąd też na autokonsumpcję jest różny. To w zależności, jakie mamy obciążenie pod tym growatem, w zależności, czy on ładuje, czy jest wyświetlacz włączony, no różne są, że tak powiem, rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Ale tak czy tak, nie ma falownika, który nie pobiera prądu na autokonsumpcję. W nocy, jeżeli te falowniki pracują razem, no właśnie nie jest potrzebne, by one pracowały razem, tylko wystarczy jeden falownik na zasilanie tych modułów Wi-Fi, czy routera, czy jakichś urządzeń, które muszą pracować 24 godziny na dobę. A w dzień do ładowania właśnie banku energii, no, są potrzebne dwa growaty, bo pracują na osobnych stringach. I jak sterować tym growatem? Jak go zdalnie uruchamiać? Tu jest właśnie taki włącznik, wyraźnie opisany on-off. I tu chcę wstawić właśnie moduł Wi-Fi albo zegar czasowy, który będzie uruchamiał ten, wtedy kiedy będzie słońce, uruchamiał ten falownik. Teraz może przejdę do modułów, jakie można zastosować. Wiadomo, że to moduły muszą być beznapięciowe. Albo zegar czasowy. On tutaj wyraźnie ma styki beznapięciowe i za pomocą czasu astronomicznego, wtedy kiedy jest wschód i zachód słońca, można sobie to wysterować, ten falownik, lub za pomocą modułu Wi-Fi. No, zawsze jest tu potrzebne zasilanie i do zegara, czy do modułu Wi-Fi, obojętnie jaki moduł, może być też przecież basic, beznapięciowy. Taki mam plan, nie wiem czy dobry, piszcie w komentarzach, tak by jeden falownik po prostu był na noc usypiany, by nie pobierał prądu z banku energii.
a przy wschodzie słońca, by wszystko wracało do normy i by ten bank energii był ładowany z pełną mocą w zależności od słońca. Już mam tutaj zrobione za pomocą styków beznapięciowych takie powiadomienie o stanie akumulatora. To jest w jednym falowniku, ale w drugim właśnie będzie zdalne wybudzanie jakby tego growata wtedy, kiedy ma ładować do banku energii. No i wiadomo, w dzień zużywamy tej energii więcej, jest większy pobór i on jest też będzie potrzebny w przypadku na przykład spawania, tak? Czy użycia jakiejś dużej maszyny. Chociaż nie miałem jeszcze problemu z tym falownikiem, który był dosyć mocno obciążony, jeszcze nie wszedł mi w tryb alarmowy, kiedy obciążenie było na nim maksymalne. No ale jeśli te falowniki będą razem podpięte, no to w zupełności tej mocy wystarczy. Natomiast w nocy, no wiadomo, na tą autokonsumpcję też trzeba zwracać uwagę. Ten falownik idzie spać, ten tylko podtrzymuje całą instalację. Rano budzi się falownik do ładowania tego banku energii. Nie wiem, czy dobra koncepcja. Myślę, że rozwiązanie z pojedynczymi falownikami jest lepszym rozwiązaniem niż falowniki trzyfazowe, dlatego że w domu tak naprawdę my nie mamy żadnego urządzenia trzyfazowego, nawet kuchenka indukcyjna to nie jest na siłę, ona nie jest na siłę, tylko jest na dwie fazy. I nielicznie na przykład gdzieś w gospodarstwach, gdzie się używa silników właśnie na siłę, są potrzebne takie falowniki, ale wydaje mi się, że osobne falowniki na jedną fazę to jest lepsze rozwiązanie niż kupienie dużego falownika 12-15 kW na siłę. Nie wykorzystamy tego, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, te falowniki mogą niezależnie pracować, to nie ma znaczenia firma, niezależnie mogą pracować na jednej fazie i na drugiej fazie, na różnych obwodach, tak? No, tak po prostu myślę, czekam na Wasze komentarze, opinie, czy jest dobrym rozwiązaniem usypianie falownika, tak by on tylko pracował jako ładowarka do banku energii. To znaczy się będzie pomagał oczywiście, jeżeli będzie duże zapotrzebowanie na prąd w dzień, tak, a w nocy będzie nieaktywny ten falownik. Dobra, dzięki za uwagę, pozdrawiam. Łapki, suby. Ja zabieram się za montaż tych modułów. Jeszcze muszę wybrać sobie, który moduł zamontuję, ale chyba to będzie moduł Wi-Fi, a nie zegar astronomiczny. Jeszcze gniazdo 230, tak by można było w razie potrzeby rozłączyć albo coś podpiąć dodatkowego właśnie przy tym falowniku. Moduł będzie prawdopodobnie w środku. Tu jest proste podłączenie w zasadzie, sterowanie beznapięciowe. Także tak to będę montował. Pozdrawiam, najlepszego.